Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Witam Was w niedzielę. Dzisiaj, słuchajcie, jest naprawdę tak rześko. Piękna pogoda, słoneczko, ale jest wiaterek i tak chłodnawo, ale to nic, bo ja dzisiaj wylatuję. Lecimy na wakacje, na urlop, także bardzo się cieszę. Mamy jeszcze około półtorej godziny do wyjazdu. Myślałam, że się, słuchajcie, nie wyrobię z tym wszystkim, bo tak jakoś ostatnie dni były naprawdę bardzo intensywne, dużo się działo. Wczoraj żeśmy jeszcze tak rzutem na taśmę załatwili taką naprawdę bardzo, bardzo ważną dla nas sprawę, ale to na razie nie będę zdradzać, za jakiś czas wszystko się wyjaśni. W każdym bądź razie dzisiaj sobie lecimy na wakacje, tak jak już mówiłam. Bardzo potrzebuję takiego właśnie odpoczynku, to nie będzie długi urlop, zaledwie tydzień, ale wiecie, zawsze to coś. Tak naprawdę ta wycieczka to też jest taki prezent dla naszej córki, która, jak wiecie, kończy teraz 8 klasę, już jesteśmy po egzaminach, vlog z takiego przebiegu właśnie egzaminów już ukazał się na moim kanale, więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście, a jesteście ciekawi, to oczywiście zapraszam. No a my tak właśnie postanowiliśmy, że będziemy świętować poza granicami naszego kraju, no tak jak lubimy najbardziej. Także ja już zaraz pakuję ostatnie rzeczy do walizki, kosmetyki. Już mam w sumie spakowane. Jeszcze tam tylko muszę dołożyć kilka rzeczy i tyle. Także tak, będę się odzywała do Was później. A jeszcze nie powiedziałam Wam, że tym razem lecimy z Łodzi. To jest drugi raz. Ostatni raz leciliśmy z Łodzi w 2015 roku do Bułgarii, więc to było no dosyć dawno temu, także już za bardzo nie pamiętam tego lotniska, ale fajnie, to sobie zobaczymy, jak to teraz wygląda. Także zapraszam Was do oglądania. Ja jestem w trakcie pakowania i pokażę Wam, co już tutaj udało mi się zgromadzić. Jeszcze kilka rzeczy brakuje, ale tutaj wzięłam ręczniki, dlatego że my będziemy dzisiaj bardzo, bardzo późno, praktycznie w nocy na miejscu, więc no nie zdążymy pobrać ręczników, a rano jakoś tam trzeba sobie te leżaki zarezerwować. Tutaj mam piżamkę, tutaj wzięłam takie koszulki i topy z rękawkiem, dlatego że w sumie nie wiem jaka, znaczy wiem jaka będzie pogoda, będzie ciepło, ale ja na przykład po takim całym dniu, o, Mela się, słuchajcie, tutaj wtarabaniła, ona w ogóle to przeżywa już stres, bo widzi walizki, ona zawsze walizki kojarzy z naszym wyjazdem, tym razem nie zostaje sama, ale się stresuje, bo ona jeszcze o tym nie wie. Myśli, że może wszyscy wyjedziemy, także już jest mocno niespokojna, ale nic. Wracając do tych koszulek, ja na przykład jak po takim całym dniu na słońcu, później jak idę na kolację, tam jest klimatyzacja, to jest mi chłodno, więc czasami lubię mieć po prostu coś z rękawkiem, więc wzięłam tutaj tak kilka właśnie takich koszulek. Tutaj mam sukienki, spódnice, no takie... Głównie to są sukienki, właściwie same sukienki na ramionczka. Tutaj mam trochę topów, za dużo, powinnam wziąć mniej, ale tak wiecie, wolę na wszelki wypadek mieć więcej. Klapki, wzięłam dwie pary takich na basen, bo moja córka ma białe, bardzo niewygodne, więc czasami będzie sobie ode mnie pożyczać, jak właśnie sobie założę te ciemne. Tutaj takie klapki, no w ogóle do chodzenia, a jadę w Pumach, sportowych butach. Nie, tutaj już spakowałam sobie bieliznę, tutaj mam tą taką narzutkę na kostium, którą Wam ostatnio pokazywałam, tutaj sobie spakowałam leki, tutaj krótkie spodenki na basen i tak do chodzenia, tutaj ta podstawka pod telefon, że jak sobie tam będę chciała na przykład przy makijażu coś oglądać, to żeby mi było wygodnie. Kostiumy, wzięłam cztery kostiumy, wydaje mi się, że spokojnie mi
wystarczą. I tutaj jeszcze zaraz je spakuję. Tutaj mam swoje gadżety, małe żelazko turystyczne, bo w tym hotelu, w którym będziemy, chyba nie będzie. Tutaj wzięłam, no Boże, jak to się nazywa, taki mały statyw. Moją szczotko-suszarkę, którą zawsze suszę włosy, prostownicę, mam teraz taką nową, dostałam od moich dziewczyn na dzień mamy, dlatego że ta stara, którą miałam, to jest chyba Philipsa, tak, Philips, ale miałam też taką bardzo fajną, ale ona się zaczyna już psuć, raz się załącza, raz nie, dlatego tamta zostaje z moją córką, natomiast ja biorę tą nową ze sobą. No i mam już tutaj spakowane dwie kosmetyczki. W jednej mam tutaj rzeczy do włosów i pielęgnację twarzy, a tutaj mam tak ogólnie ciało, jakieś inne takie, wiecie, przybory, filtry i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze do tego dołączy mała kosmetyczka z makijażem, ale jakoś specjalnie makijażu dużo nie biorę. Generalnie kosmetyki już, jakie zabrałam do pielęgnacji, pokażę Wam na miejscu. Także tak się oto to wszystko prezentuje. Jeszcze muszę dołożyć kilka rzeczy. Zaraz sięgnę sobie z góry, z szafy koszyk, bo wezmę dwie torby, właśnie wezmę koszyk, tak żeby mieć do jakiejś takiej właśnie stylizacji, do zdjęć i tak dalej. I taką torbę na co dzień do noszenia. No i tyle. Także tak, pakuję to wszystko do walizki. Słuchajcie, pierwszy raz mam tak chyba, że mam 2 godziny do wyjazdu, a ja jeszcze nie jestem spakowana. No ale nic, myślę, że to już teraz nie zajmie mi dużo czasu. No i Mela, widzicie. Już za chwilę wychodzimy, więc pokażę Wam, co się ubrałam. Mam na sobie taki czarny, zwykły top z Zary. Do tego spodenki, które kupiłam w zeszłym roku w H&M, one są bardzo fajne, wygodne, więc nadadzą się super do samolotu. No i tradycyjnie moje sportowe buty z Pumy, na to założę jeszcze bluzę czarną, dlatego że jest dosyć chłodno, jest taki, niby jest 21 stopni, ale jest taki jakiś tam wiaterek, jest całkiem rzeźko, także w samolocie też może być różnie, bo wiadomo, klimatyzacja i tak dalej, także tak. Także zakładam bluzę i zaraz wychodzimy. Chodź, Melciusia, pożegnamy się, tak? Chodź, malutko, chodź. Chodź do mnie. No chodź, musimy pożegnać myszko. Chodź, Kiciuśka, no chodź. Ja nie chcę. Kiciuś. No, tak, musimy się pożegnać, tak? Tak, Laurka się będzie tobą opiekować, tak? Tak, musi widać, powiedz kotek. Którzy będą kiedyś lecieli z Łodzi, bo ja to w sumie mówię, 8 lat temu tutaj byłam, już tak nie pamiętam. Wszystkie sklepiki, gdzie można kupić jakieś chrupki, cokolwiek, jakieś takie picia, wodę, są na dole, natomiast jak już się przejdzie od prawej i się tutaj wyjdzie na górę, to tutaj jest tylko jeden taki słaby bardzo serwis z kawą i nie ma nic więcej, także jeżeli sobie tam chcecie ewentualnie coś kupić, to trzeba na dole, bo no bo tutaj niestety nie ma nic. No małe jest to lotnisko, ale no ale wiecie, blisko, nie? Także my już teraz czekamy na samolot. Tak, godzina i 20 minut powinno być planowo, ale chyba będzie opóźniony, także chyba poczekamy tutaj trochę dłużej.
Jest już wieczór, przeżyliśmy naprawdę cudowny zachód słońca w samolocie. Zawsze jest to takie urzekające oglądać to, wiecie, tak znad chmur. Wylądowaliśmy, teraz czekamy na walizki, jest już późno, no po 21, bo tutaj jest godzina do przodu. Także tak, także czekamy i czeka nas transfer do hotelu, myślę, że tak około godzinki. Powinniśmy być na miejscu, no zobaczymy. Nawet powiem Wam szczerze, że nie sprawdziłam, bo nie miałam czasu, ale no nic. Jakoś tam sobie dojedzie. Także tak. Jesteś ładny. Hej, jaki ładny, czarniutki. Śliczny, jaką ładną sieć, takie piękne zielone oczy. Słuchajcie, dotarliśmy do naszego pokoju. No wygląda fajnie. Tutaj mamy taką od razu na wyjściu. Może Wam pokażę od początku szafy. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. O, szafroki. Dobra, to jest ład drugi. Tutaj mamy umywalkę z takim ładnym lustrem. Tutaj chyba jest, tak, tu jest toaleta. Ładnie czyściutko. Tutaj mamy pewnie prysznic. Oj. A, dobra, do środka. Tu jest prysznic. Tutaj mamy łóżko, jakieś lampy, o, tutaj telewizor. Podobno jest widok na morze, ale teraz nie zobaczymy, bo już jest 23.11. Będziemy oglądać jutro. No i tutaj mamy schody na górę. I tu będzie pokój mojej córki. O. No fajnie, zobaczcie, taka piękna toaletka, łóżko, tutaj też ma szafę, telewizor, wszystko fajnie na takim pięterku, tutaj zobaczymy, o, i ma tutaj swoją łazienkę i fajnie ma, bo ma toaletę razem z łazienką, o, i tutaj jeszcze pewnie jest prysznic, tak, no tak, bardzo bardzo podobny, no bardzo fajnie. Bardzo fajny pokoik. Podobał mi się tutaj. Także tak. Dobra, słuchajcie. Ja już z Wami pożegnam, bo już jest bardzo późno, jesteśmy zmęczeni. O 14 jesteśmy w drodze. Teraz trzeba się rozpakować, odświeżyć. A jutro zacząć nowy dzień. Także dziękuję Wam za oglądanie.
Jeśli Wam się podobało, to tradycyjnie proszę o kciuki w górę. Lajkujcie, subskrybujcie. Będzie nam bardzo miło i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!